Pani Marszałek, Wysoka Izba. Nie można zawierać kompromisów w sprawach moralności, tak mówi Episkopat Polski, przeciwstawiając się projektowi rządowemu. I do parlamentarzystów kieruje apel w tej sprawie. Z kolei lewicowcy twierdzą, nie można stawać na drodze szczęścia ludzi, którzy chcą mieć dziecko. Kto ma rację? Powstaje pytanie w kontekście tych wypowiedzi. Czy można osiągać szczęście własne kosztem szczęścia innych ludzi, innych żyjących istot? Ja jestem przekonana i episkopat, że nie wolno tego robić. I jeśli ktoś się uważa za chrześcijanina, nie może zezwalać na stosowanie procedury in vitro, zwłaszcza w tym modelu, który proponuje dzisiaj rząd Platformy Obywatelskiej PSL. Jan Paweł II w Evangelium Vitae stwierdził, że życie rozpoczyna się, kiedy komórka jajowa ulega zapłodnieniu i że to życie, cytuję, nie należy już ani do ojca, ani do matki, ale do nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. I od poczęcia należy mu się poszanowanie i należy mu się godność. Ten nowy człowiek nie należy również do państwa, tak jak to wynika z projektu rządowego. Metoda in vitro, nad którą obecnie debatujemy, jest delikatnie rzecz ujmując metodą niezwykle kontrowersyjną. Metodą, która budzi bardzo wiele pytań związanych także z jej skutecznością, bo to nie jest metoda leczenia niepłodności, to jest metoda pozaustrojowego zapłodnienia. W wyniku jej stosowania tworzy się nie jeden, nie dwa zarodki, ale kilka zarodków tak zwanych nadprogramowych, żeby były na zapas. Czyli istnienie istnienie istot ludzkich uzależnia się od szczęścia innej istoty ludzkiej. To jest niedopuszczalne. W przypadku stosowania tej metody w niektórych krajach dochodzi do ciąż mnogich i w niektórych krajach dochodzi do sytuacji nie do zaakceptowania. Część tych dzieci jest wyjmowanych z łona matki po to, aby pozostałe miały większe szanse na to, żeby się rozwijać. Nie mówię, że tak jest w Polsce, bo tego nie wiem, ale opisy takich sytuacji przeczytałam. Szanowni Państwo, projekt rządowy, nad którym dzisiaj debatujemy, bo na nim siłą rzeczy skupia się strona, która jest w stanie narzucić pozostałej części sali swoje rozwiązania, jest projektem na wskroś lewicowym. Ten projekt zakłada, że procedura in vitro będzie dostępna dla osób, które przez zaledwie 12 miesięcy starały się o potomka. To niezwykle krótki okres. Ja pytam, czy jest to okres wystarczający na postawienie właściwej diagnozy. A na pewno jest to zbyt krótki okres na leczenie niepłodności. Procedura in vitro finansowana przez państwo polskie ma być dostępna nie tylko dla par małżeńskich, ma być dostępna także dla par, które żyją w związkach nieformalnych, a nawet dla kobiet, które żyją w związkach osób tej samej płci. Ja się pytam, gdzie tutaj dobro dziecka, o którym tak często mówi strona rządowa. W interesie dziecka jest wychowywanie się w rodzinie, która daje mu poczucie, pełne poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji nie tylko materialnej, ale także emocjonalnej.
Projekt rządowy zakłada selekcję zarodków. Rozwijać się mają tylko te, które są zdolne do prawidłowego rozwoju. Pytanie, co się stanie z pozostałymi zarodkami? Czy one zostaną zniszczone? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bo tutaj też tych procedur nie ma. Czy państwo uważacie, że to jest humanistyczne, personalistyczne rozwiązanie? To jest, proszę państwa, czysta eugenika i od tego miejsca jest tylko krok do tworzenia nadczłowieka. Twórcy projektu twierdzą, że niemożliwe będzie klonowanie człowieka, tworzenie chimer i hybryd, pobieranie tkanek od osób zmarłych w celach rozrodczych. Ale kary za stosowanie tego typu praktyk są co najwyżej symboliczne. Nie mamy żadnej gwarancji, że jakiś szaleniec nie zdecyduje się na ryzyko odpowiedzialności karnej za odpowiednio sowite wynagrodzenie. Osoba, która dopuści się tego typu praktyk poza karą bezwzględnego więzienia, powinna tracić prawo do wykonywania zawodu. Niedopuszczalne jest również, w mojej ocenie, zapłodnienie aż 6 komórek rozrodczych, a w przypadku biorczyń, które ukończyły 35 rok życia, większej liczby komórek. Co się będzie działo z tymi nadliczbowymi ludźmi? Te komórki mają być przechowywane przez 20 lat. Co się z nimi stanie, jeśli przez te 20 lat one nie trafią do żadnej rodziny? Nikt ich nie będzie chciał. O tym projekt rządowy także milczy. Proszę konkludować, pani Czy posłanko. Człowiek zostanie pozbawiony jego przyrodzonej godności? I ostatnie pytanie, które mam świadomość, jest pytaniem retorycznym. Jak to jest możliwe, że w katolickiej Polsce stworzono rządowy projekt ustawy dotyczącej pozaustrojowego zapłodnienia, który jest projektem ultralewicowym? Nie umiem sobie tego wytłumaczyć inaczej, jak właśnie cynizmem politycznym. Dziękuję, pani posłanko.